Chciałabym powiedzieć, że mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę. Idealną do robienia zdjęć. Prawda? Prawda. Hej ja. Kurde, jak to zabrzmiało. Hej ja. Moi drodzy, parafianie! Dokładnie. Spotkałam się dzisiaj z Dareczkiem, dlatego żeby zrobić zdjęcia na Instagram. Mam ze sobą kilka kreacji, także myślę, że spędzimy tutaj trochę czasu. Mówię tutaj, a jeszcze nie powiedziałam, gdzie jesteśmy. Otóż jesteśmy w miejscu, które nazywa się Endorfina Foksal, a które znajduje się w samym centrum Warszawy i jest tutaj przepięknie. Odbywa się tu mnóstwo eventów, jak również ślubów. Miałeś tu pewnie okazję focić. Jak ty to mówisz? No jasne, Playboya tu fociłem. Tak? No właśnie, bo tu się odbywa impreza Playboya i nie tylko. Tak, śluby, urodziny. Tu jest naprawdę pięknie, jest mnóstwo zieleni, są ładne wnętrza, także polecam wam, jak kiedyś będziecie, nie wiem, na przykład szukać miejsca do organizacji ślubu. I jest tu też piękny anturaż do robienia zdjęć. Co to jest anturaż? A wybraliśmy się, otoczenie. Aha. A wybraliśmy się tutaj po to, żeby zrobić zdjęcia, tak jak już wcześniej wspomniałam, ale też chciałam wam pokazać to miejsce, dlatego że to właśnie tutaj już niebawem, bo 7 czerwca odbędzie się specjalne wydarzenie, czyli Dzień Medycyny Estetycznej z udziałem wybitnych lekarzy, który to będę miała przyjemność poprowadzić. Także już dzisiaj zapraszam was gorąco na to wydarzenie. Muszę wam powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam propozycję poprowadzenia tego wydarzenia, to tak sceptycznie do tego podchodziłam, ponieważ ja się tym na co dzień nie zajmuję, ale ostatecznie potraktowałam to jak wyzwanie i myślę, że sobie poradzę, to znaczy jestem pewna, że sobie poradzę, zresztą ocenicie sami, a ty jak myślisz? No na pewno sobie poradzisz. Myślisz? No jasne, to trzeba wyjść. Ile tam ma być osób? 150, 200, 300? 1000, nie, żartuję. Ile ma być osób? 150 ponad. No kurde. Także nie ma co się stresować, tak? Oczywiście, że tak. Plus przede wszystkim. Także traktuję to jak wyzwanie i powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, kiedy to wydarzenie nastąpi, a my tymczasem bierzemy się do pracy. Ile nam to, drogi Darku, zajęło? Jezu, jakoś długo strasznie idzie, no. Dwie godziny? Nie no, 15.53. Byliśmy tu po... Które jest? W pół do? 13.30? 13.30, no. 13.30. Także zrobiliśmy trochę zdjęć, słuchajcie. Po drodze oczywiście nie obyło się bez nerwów, ponieważ okazało się, że kreacja, którą sobie wyprasowałam tuż przed wyjściem, była cała pognieciona. Jak ją wyjęłam z torby i po prostu wpadłam w depresję chwilową, ale tutaj cały czas Darek mi pomagał, także myślę, że będzie dobrze. Ja w ogóle chciałam się zapytać ciebie, Darek, która moja stylówka ci się bardziej podobała? No te czerwone coś. Czerwona? No fajne było to. Tak, bo w czerwonym mi do twarzy, to jest mój kolor zdecydowanie. Jestem też ciekawa, która sukienka wam bardziej przypadła do gustu. W sumie były dzisiaj trzy. Czerwona, ta w kropki, którą mam teraz na sobie, w której wracam do domu i ta, w której dzisiaj będę nagrywać vloga przez cały dzień, czyli ta zielono-beżowo-biała, którą miałam na samym początku. Aha, z jakimiś falbankami, czy nie wiem jak to nazwać. Tak, z falbankami, dokładnie. Także trzy kreacje i teraz co, ty jedziesz dalej na kolejną sesję, tak? No nie, dzisiaj ABC Data fotografuję od 19. Co takiego? ABC Event. Czyli Iwasz, no powiem właśnie, że jedziesz dalej do pracy. Tak, do pracy. No. Ale zanim to nastąpi, to Dariusz odwiezie mnie do domu. No. Ja się przebiorę.
I co? I dalej będę nagrywać, tak? Ha, no ty tak. Ja do domu ciu i później do pracy jeszcze. Właściwie ty też do pracy, bo nagrywanie to też taki, to taka swoista praca. Chciałam powiedzieć jeszcze, że dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, także idealna do robienia zdjęć. Jest ciepło, ale nie za gorąco. Ciepło, ale nie za gorąco. Dokładnie. Ciepło, ale nie za gorąco, tak, to mi się powiedziało. Chyba dobrze powiedziałam. A jak się nie powiedziałeś dobrze, to co tam? No to trudno. Mylić się ludzka rzecz. Dobrze mówię, nie? No pewnie, że tak. Podoba ci się moja sukienka z tą? Tak? Hmm? Moje wydarzeczki nie są zainteresowane. Opowiem wam coś więcej na temat mojej miętowej sukienki, dlatego że jest to naprawdę bardzo interesujący model. Chociaż zauważyłam, że nie jesteście zwolenniczkami tych falbanek. Wielu osobom kojarzą się z pokojówkami czy z kucharkami. Nie wiem dlaczego. Dla mnie jest to bardziej retro look. Ja w ogóle nie miałam takich skojarzeń właśnie z pokojówką. Nie wiem, może niektórzy oglądają za dużo seriali. W każdym razie ta sukienka jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych, w tym w pięknym malinowym kolorze, także radzę się wam zainteresować różnymi wersjami. Natomiast sama sukienka jest, jak widzicie, dość przylegająca do ciała, chociaż z drugiej strony jest luźna, także jak sobie coś zjecie, za dużo zjecie, to nie ma się czego obawiać, ponieważ będziecie mogły spokojnie w tę sukienkę wejść. Natomiast zdecydowanie nie polecałabym tego modelu osobom, które mają problem ze swoją figurą, to znaczy nie są z niej zadowolone, bo ona rzeczywiście bardzo ciało opina. Jeśli chodzi o te elementy zdobieniowe, to tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy tutaj falbanki, ale mnie osobiście bardzo podobają się również te guziczki w kształcie serduszek. Uważam, że są urocze. Krótkie rękawki, kolory przeważający miętowy plus biały i beżowy. I ta sukienka sięga za kolano, także jest dość długa. Uważałabym znowu w przypadku kobiet, które są dość niskie, ponieważ może wam optycznie skracać sylwetkę. Do sukienki dobrałam moje sandałki Alexandre Birman w kolorze białym na szpilce, które są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Przypominają mi buty ślubne, już chyba o tym mówiłam kilka razy. Natomiast moim zdaniem świetnie uzupełniają te sukienkę i zabieram ze sobą również torebkę białą ze złotymi dodatkami Patricia PP. Zwierzaczki, jak wam się podoba moja dzisiejsza kreacja? Halo? Zero odzewu? Podoba się, tak? Co byś chciał? Proszę. Wstąpiłam na chwilę do butiku Louis Vuitton, dlatego że przypomniało mi się, że nie mam prezentu urodzinowego dla mojego brata. Jeśli oglądacie moje vlogi regularnie, to wiecie, że ostatnio kupiłam mu bransoletkę i zauważyłam, że on ją bardzo często nosi. Ta moja bransoletka była podwójna w kolorze brązowym, z brązowej skóry i tutaj widzę kolejny model takiej podwójnej bransoletki. Widzę również inne w innych wzorach o różnej grubości. Też jest tutaj model dwustronny, także taki bardziej praktyczny. Z jednej strony czarny, z drugiej brązowy, w sensie w monogramie. Poza tym modelem są tutaj również bransoletki metalowe i tutaj z boku przygotowałam jeszcze inne rodzaje tych bransoletek, w tym bransoletkę plecioną. Także jak widzicie, wybór jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży. Ale prawda jest taka, że ja nie jestem do końca przekonana co do tego, czy jest sens, żebym kupowała mojemu bratu kolejną bransoletkę. Rozważam bardzo poważnie kupno breloka na klucze. Ja sama mam taki brelok i on się u mnie naprawdę świetnie sprawdza. Także nie wiem, czy właśnie na to się nie zdecyduję. Tutaj, jak widzicie, również są różne wersje tych breloków. W większości w ciemno-szarym kolorze. I ich cena wynosi około 1000 zł.
Chyba najbardziej podoba mi się ten brolok, który trzymam w tej chwili w dłoni, ponieważ jest z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej bardzo praktyczny, ponieważ ma tutaj dwa zapięcia, w tym karabinczyk, w przeciwieństwie na przykład do tego modelu, który jest co prawda prostszy, ale jest tutaj mniej miejsca do tego, żeby powiesić sobie różne rzeczy. Także myślę, że zdecyduję się właśnie na ten model. A skoro już tutaj jestem, to chciałam Wam pokazać ciekawostkę, a mianowicie najnowszą letnią kolekcję zapachów. Są to zapachy unisex, czyli przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I one, jak na zapachy letnie przystało, są bardzo lekkie i orzeźwiające. Ponoć najlepiej sprzedającym się zapachem jest ten w środku, niebieski, o nazwie Afternoon Swim. I one są dostępne w dwóch wersjach, czyli o pojemnościach 100 i 200 ml. I oczywiście istnieje możliwość uzupełnienia pustego flakonu, ponieważ tutaj na miejscu można to zrobić, także nie trzeba później kupować kolejnego flakonu i płacić za opakowanie, tylko za samą zawartość. I tutaj jest również bardzo ładne opakowanie na perfumy, taka wersja podróżna, po to, żeby nam się flakon nie stłukł w momencie, kiedy się przemieszczamy. I to też jest taka edycja na lato. Dajcie mi proszę znać, czy mieliście okazję już wąchać te perfumy. Jeśli tak, to która kompozycja spodobała Wam się najbardziej? W ramach ciekawostki pokażę Wam jeszcze, jak wygląda najnowsza damska kolekcja odzieżowa Louis Vuitton, ponieważ właśnie pojawiła się w salonie i można kupić różne egzemplarze z tej właśnie kolekcji. Jest to kolekcja Pre-Fall, taka jest jej nazwa, i nie będzie tutaj na stałe. Ona jest tutaj tylko chwilowo, także jeśli jesteście zainteresowane i chciałybyście sobie zobaczyć te rzeczy na żywo, to zachęcam oczywiście do odwiedzenia butiku. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry! Przyszłam tutaj po to, żeby kupić sobie zapach, który spodobał mi się już 2 lata temu. I mam tutaj na myśli zapach marki Parfums de Marly o nazwie Delina, który posiada przepiękny różowy flakon. Moim zdaniem jest to takie małe dzieło sztuki, a jak pachnie? Bardzo ładnie pachnie, jest to zapach totalnie w moim stylu. W jego składzie znajdziemy m.in. róże, konwalie, piwonie, rabarbar, litchi i drewno kaszmirowe. Jest to zapach, który moim zdaniem jest idealny na sezon wiosenno-letni. Ale, co się stało, słuchajcie, ponieważ ja tutaj przyszłam taka przeszczęśliwa, że będę miała dzisiaj nowy zapach, a tymczasem okazało się, że ten zapach się po prostu wyprzedał. Także jestem bardzo niepocieszona i przy okazji odkryłam, że jest jeszcze jedna wersja tego zapachu o nazwie Exclusive, która jest bardziej pudrowa. I nie będę Wam pokazywać flakonu, ponieważ jest identyczny jak ten w wersji klasycznej. Natomiast opakowanie zewnętrzne, proszę bardzo, prezentuje się w ten sposób. Także tak jak wspomniałam, jestem bardzo zawiedziona, że nie uda mi się tego zapachu dzisiaj kupić, ponieważ ta wersja tradycyjna jednak podoba mi się bardziej niż ta wersja Exclusive. Ale cóż, mam przynajmniej powód do tego, żeby odwiedzić Moncredo jeszcze raz. A tymczasem może poproszę tutaj Agatkę, która pracuje w Moncredo od dłuższego już czasu, żeby opowiedziała Wam o tym, jakie pojawiły się tutaj nowości, ponieważ Ty wiesz najlepiej. Przede wszystkim pojawiła się u nas długo wyczekiwana przez nas i przez naszych klientów marka Tom Ford. O! Więc jest już dostępna na razie tylko stacjonarnie.
Pojawiły się też dwie nowe kolekcje z naszych dwóch marek. Po pierwsze kolekcja marki Moreska i po drugie hawańska kolekcja marki Jacques Zalty. I zakładam, że każda z kolekcji składa się z kilku zapachów, a ty tutaj przygotowałaś swoje ulubione. Tak, z kolekcji z marki Moreska moim ulubionym zapachem jest Jasminisha. Jest to słodki... Mogę? Znaczy, otworzysz mi? Bo ja nie mam, wiesz. Jest to słodki, owocowo-imbirowy zapach. Imbir występuje tutaj i w nucie głowy, i w nucie serca. Mhm. Więc... To jest cieplejszy zapach. Tak, jest cieplejszy. Oraz z marki Jacques Zalty mam tutaj Leonelle. I Leonella to taki jaśminowy, kwiatowy, bardzo przyjemny, bardzo kobiecy zapach. Czyli to są te dwa twoje ulubione zapachy? Tak, to są dwa moje ulubione z naszych najnowszych kolekcji. Można je oczywiście zamówić, w sensie kupić w całości, pełne flakony, albo próbki u was, tak? Tak, pewnie. Mamy też możliwość zakupu próbki. Dużo osób kupuje próbki? Sporo. Sporo. Bo to jest świetna okazja do tego, żeby przetestować sobie zapach. Pewnie, tak. Na początek najlepiej kupić sobie próbeczkę, żeby być zdecydowanym, niż od razu całą butelkę. Także ja również polecam, jeśli nie macie pewności, albo chcecie po prostu sobie poznać jakiś zapach, to zachęcam do tego, żeby kupić właśnie próbkę. Bardzo ci dziękuję, Agata, za rozmowę. Niestety, ja wychodzę dzisiaj stąd z niczym, ale tak jak powiedziałam, w takim razie zobaczymy się ponownie niebawem. A wam oczywiście podlinkuję ten zapach, bo skoro tak dobrze się sprzedaje, to zakładam, że podoba się wielu osobom, także polecam oczywiście testy. Ondzina. Ondziną jeździsz? Lubisz swój samochód? A, spoko jest. Mały, nie dużo pali. Na miasto idealne. No poza miasto oczywiście słabo. Ale do miasta